Legia Warszawa to następny rywal Śląska Wrocław w rozgrywkach Ekstraklasy. Mecz jest niezwykle kluczowy dla czołówki tabeli ligowej. Warszawiacy po porażce 1-2 z Lechem Poznań stracili pozycję lidera i nie mogą już sobie pozwolić na porażkę. Trener Pawłowski upatruje tu swoją szansę na niedzielny sukces. Na pewno czeka nas bardzo, bardzo ciekawe spotkanie. Bardzo cieszę się, że do Wrocławia przyjeżdża Legia. Zapraszam bardzo serdecznie, bo mam okazję coś powiedzieć, to zapraszam bardzo serdecznie kibiców Śląska, ale nie tylko kibiców, całą rodzinę z dziećmi. Stadion jest bezpieczny. Czeka nas bardzo fajne spotkanie. Myślę, że będzie to zacięty mecz, bo Legia nie może sobie pozwolić na stratę punktów, a my przy wygranym meczu włączamy się do walki o tytuł. Wrocławianie także nie mają łatwo, ponieważ wystąpią bez bocznych obrońców. Tadeusz Pawłowski uspokajał dziś dziennikarzy, ale nie chciał do końca zdradzać swoich planów taktycznych 3 dni przed meczem na Stadionie Miejskim. Wszystko jest jasne. W sumie ja nie chcę się otwierać, nie? Ale wiecie, kto będzie grał, nie? Czyli ja 2 dni przed meczem nie chciałbym za dużo mówić, jak będziemy grali, czy tak, nie ma problemu. Na tej pozycji mamy zawodników, którzy już występowali, czyli tutaj nie widzę żadnego problemu, kto zastąpi Zielińskiego, a na lewej wiadomo kto jest Dudut, czyli wchodzi zawodnik, czy wraca zawodnik, który w sumie cały sezon grał, czyli tutaj nie widzę problemu. Ostatni w tym sezonie mecz z Legią Warszawa w niedzielę o 18:00 na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.